Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Spotykam się dzisiaj z panem Markiem Chodorowskim, moim gościem studio, by porozmawiać o tym, co dziś dzieje się w Teksasie, w całych Stanach Zjednoczonych, a być może, że wyjdziemy również poza granice USA. Witam cię, Marku, witam cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że się widzimy. Marku, nie tak dawno się spotkaliśmy i nie przypuszczaliśmy, że spotkamy się znów za tydzień, no ale sytuacja na świecie, a w tym i w Teksasie, zmienia się bardzo dynamicznie. I chciałbym na początku przedstawić kilka faktów, jeśli mi pozwolisz. A 2021 rok po zmianie flagi rządowej w USA z czerwonej na niebieską, rozpoczęła się takie poluzowywanie granicy. Wyraźny sygnał ze strony rządu USA spowodował dość duży napływ nielegalnych imigrantów, podkreślam, nielegalnych imigrantów poprzez granice nie tylko Teksasu, ale całej Ameryki, Stanów Amerykańskich na południu, czyli Arizony, Kalifornii, Nowego Meksyku. I wtedy to gubernator Teksasu postanawia umocnić granice ze względu na znacznie większy strumień nielegalnej imigracji. Tu, Marku, chciałbym ci powiedzieć, że ten słynny mur Donalda Trumpa to mur bardzo dziurawy. On na długości granicy teksaskiej, która wynosi 1700 mil, to zaledwie niecałe 100 mil tego muru. Więc pozostała część granicy jest po prostu dziurawa, naturalna rzeka i teksaskie połacie prerii. 2022 rok stan Teksas rozpoczął wysyłanie nielegalnych imigrantów do stanów, które optowały za polityką otwartych drzwi. Po prostu gubernator Teksasu postanowił umieścić ich w autobusach i wywieźć do Nowego Jorku, Chicago, Filadelfii, Waszyngtonu, Denver czy Los Angeles. Było tego ponad 100 tysięcy ludzi. 2023 rok. Od początku tego roku nastąpił zmasowany atak, jak określa sam gubernator, na granicę Teksasu, a w grudniu 2023 rekordowa liczba nielegalnych, których napotkano, i tu podkreślam to słowo, napotkano i zaraz wyjaśnię dlaczego, przekroczyła 300 tysięcy tylko w jednym miejscu stanu Teksas. Prawdziwa liczba może być dwukrotnie większa, bo mowa jest o tych, których napotkano, czyli Straż Graniczna spotkała tych ludzi, zrewidowała i przepuściła przez granicę. Prawdopodobna liczba, faktyczna liczba nielegalnych, która przekroczyła granicę, jest dwukrotnie większa. 2023 to też czas, kiedy Gwardia Narodowa Teksasu kontynuuje budowanie zasieków na granicy. Natomiast Straż Graniczna otrzymuje rozkaz z Białego Domu demontażu tychże zasieków. Zaczyna się gra w ciuciu babkę. Grudzień 2023 i styczeń 2024 dochodzi do kolejnych śmierci na granicy, w tym wielu utonięć. I teraz fakty. Fakty, które znalazłem na oficjalnych stronach US Immigration, że średnio dziennie, Marku, przez granicę przekracza 2,1 tony narkotyków dziennie, w tym śmiertelny fentanyl. Średnio dziennie konfiskowana waluta to 342 tysiące dolarów dziennie. Średnio dziennie konfiskuje się przemyt dóbr, ale tylko własności intelektualnej, zaznaczam, takich jak różnego rodzaju dzieła, obrazy, rzeźby, antyki, dziennie na 9 milionów dolarów. To jest ogromny przemysł. I sytuacja na dziś jest patowa. Rząd federalny zaskarżył Teksas o działania, które nie są w jego kompetencji, bo nie są, w tym za uszczelnianie granic. Sąd Najwyższy przyznaje rację prezydentowi Bidenowi i nakazuje usunięcie zasieków. Teksas nie zgadza się z wyrokiem sądu i kontynuuje umacnianie granicy. I wygląda to dość zabawnie, kiedy z jednej strony Straż Graniczna demontuje te płoty, a z drugiej strony Gwardia Narodowa Teksasu buduje je na nowo.
26 stanów w połowie stycznia zdecydowało poprzeć Teksas, a niektóre z tych stanów wysłały swoje wojska na pomoc w ochronie granicy. Do Teksasu zewsząd jadą też kolumny samochodów zwykłych ludzi, by wyrazić swoje poparcie dla Teksasu. W tej chwili, Marku, to jest prawdopodobna liczba, a ta liczba pozyskana od ludzi, którzy zorganizowali ten konwój, 700 tysięcy samochodów. Kongresmen Tony Gonzalez pokazuje kropki i łączy je. Jego zdaniem ślady wiodą od karteli do karteli narkotykowych w Meksyku, Wenezueli i Salwadorze, a stamtąd do Chin, które są prawdopodobnie największym producentem fentanylu, tego śmiertelnego narkotyku. A czy prezydent Biden, tak sobie zadaję pytanie, ma umowę z kartelami? Bo wiesz, dla mnie, zwykłego obywatela, wygląda to tak, jakby była jakaś cicha umowa z kartelami narkotykowymi i przemytnikami na poluźnienie tych granic. Co się dzieje w Teksasie? Jak ty to widzisz? Ja bym zaczął od postawienia dwóch pytań. Pytanie pierwsze wydaje się jest retoryczne, mianowicie dlaczego prezydent Biden i jego administracja robią coś aż tak irracjonalnego? No bo na pierwszy rzut oka wygląda to na coś, co, no, gdzie ktoś próbuje zademonstrować jakieś swoje cechy umysłowe, no, które nie spotkają się na pewno z entuzjazmem Amerykanów. Więc pytanie, po co to robić? Mówię o takim oczywistym rozdrażnianiu ludzi zdroworozsądkowo myślących, no i wiedzących, jaka jest dynamika tej sytuacji. Dlatego, że im więcej wpuści się imigrantów, tym większy będzie napór na granicę. No i kończy się to kompletnym rozpadem państwa. Natomiast drugie pytanie, które w tym momencie należałoby sobie zadać, to jest pytanie, dokąd bestia, czyli ten czynnik sprawczy, czyli ten, który w jakiś sposób spowodował, że ta administracja waszyngtońska wykonuje takie ruchy i prawdopodobnie spowodował, że w ogóle administracja waszyngtońska w tej chwili jest w takim składzie, w jakim jest, to znaczy z prezydentem Bidenem na czele. No i ten pytanie, gdzie znajdzie się bestia, czynnik sprawczy, najpoważniejszy na świecie od kilkuset lat co najmniej, gdzie znajdzie się ten czynnik sprawczy po dekompozycji Stanów Zjednoczonych? I powiem tak, zacząłbym wyłącznie od tego drugiego pytania, no bo na pierwsze pytanie retoryczne odpowiedź jest oczywista, bo Biden to robi, bo tak go, już nie chcę mówić kazali, ale zachęcili go do takiego działania. Jest program? Tak, został zachęcony i czuje się z tym bezpieczny. Ktoś wyraźnie mu zagwarantował bezpieczeństwo, jeżeli będzie robił rzeczy irracjonalne. Natomiast pytanie, dokąd bestia zamierza uciekać? I przyznam się, że na to pytanie odpowiedź jest o tyle trudna, że jedynym dla nich miejscem jeszcze, w którym mogą się swobodnie poczuć i można wyjaśnić dlaczego, to jest Europa, przede wszystkim Europa Zachodnia, ale oczywiście obejmująca również ten pas Europy Środkowej z tak stosunkowo ubogim krajem, chwilowo, albo tak zubożonym sztucznie krajem jak Polska. Bo to wszystko jest robione. Tylko, że Europa również jest dekomponowana. W związku z tym należy wydarzenia w Europie wiązać z tymi, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych i de facto obserwować pełne pole, czyli to, co się dzieje na całym świecie, w tym, dokładnie w tym samym czasie. I wówczas dopiero na tym tle widać absurd tego scenariusza. No bo jeżeli się dekomponuje równocześnie Europę, jeżeli się równocześnie dekomponuje Amerykę Północną i Stany Zjednoczone, no bo to fala, która rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych, szybko może objąć Kanadę i nie tylko Kanadę. Więc jeżeli ktoś wymyślił sobie ten scenariusz, no to pytanie, jaki ma zamiar?
I przyznam się, że jedyna odpowiedź, która mnie się nasuwa, ale być może widzowie znajdą inną logiczną odpowiedź, ale jedyna moja odpowiedź to jest w jakimś sensie niepełnosprawność umysłowa bestii. Albo tych ludzi, którzy dzisiaj, no bo to mogą być mocno starsi panowie, którzy w jakimś sensie nie nadążają za sytuacją, czyli mają te swoje jakieś tam mantry ideologiczne czy schematy działania. Świetnie się z tymi schematami... Przepraszam, ale wiesz, próbuję nadążyć za twoim tokiem rozumowania, ale wygląda to na to, że bestia pożera swój własny ogon. Ale absolutnie tak. Dlatego, że jedyny scenariusz, który mi się nasuwa, to jest taki, że bestia wymyśliła sobie destabilizację Stanów Zjednoczonych przed wyborami, żeby albo nie dopuścić do wyborów, albo zamienić to w jakiś... Albo zdecydować o wyniku. Płytkie rozumowanie. Ale w każdym bądź razie nie dopuścić do sytuacji, w której sznurki wymykają im się z rąk, administracja jest budowana według wzorów i schematów i w składach, których oni by sobie nie życzyli albo których oni nie przewidują, no generalnie mogliby stracić kontrolę nad sytuacją i to jest prawdopodobne. W związku z tym, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której tracą kontrolę nad sytuacją, wymyślili sobie to powierzchowne, tak zdestabilizujemy, później wprowadzimy jakiś tam stan wyjątkowy, później coś tam i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, ale na tle tego wszystkiego, co się dzieje na całym świecie, gdzie oni chcą uciekać? No przecież oczywiście, że oni są postaciami ukrytymi, no ale Bill Gates nie jest postacią ukrytą. Nawet jeżeli nie mieści się w tym ścisłym gronie, to w pewnym momencie będzie pościg za Billem Gatesem. George Soros nie jest w tym ścisłym gronie, jak przypuszczam, ale również może się zacząć pościg za George'em Soroszem, za każdym, kto z tym towarzystwem miał cokolwiek, kiedykolwiek wspólnego. W związku z tym ich pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych stanie się zagrożony, ale ich majątki, twierdzę, również mogą stać się zagrożone, dlatego że no, do głosu dojdzie prawo. Przestępstwa można karać również pozbawianiem majątków, ściganiem z pełną mocą i tak dalej, i tak dalej. Więc bestia, rozumując płytko i rozumując w kategoriach sprzed 20 lat czy sprzed 30 lat, kiedy tego typu numery by im przeszły, dzisiaj już tego typu numery nie przechodzą i głównym powodem, dla którego tego typu numery już nie przejdą, jest właśnie ten czynnik, czyli świadomość istnienia bestii. Ja ciągle mówię o tym czynniku, czyli pełna świadomość sprawcy. Dlatego, że świadomość sprawcy całkowicie zmienia scenariusze, a za chwilę może wręcz odwracać scenariusze, to znaczy ten wieczny myśliwy, czyli bestia, zamieni się w ściganą zwierzynę i jesteśmy bardzo blisko tego. Teraz to są ludzie na tyle, na razie prawdopodobnie, niepełnosprawni umysłowo, że w pewnym momencie może do nich dotrzeć, że kręcą bicz na siebie, czyli zjadają własny ogon i być może zechcą się z tego wyplątać. Tylko, że jeżeli zechcą się z tego wyplątać, co jest bardzo prawdopodobne, wówczas pewne rzeczy już się stały, wówczas pewne rzeczy już się zadziały i od tych rzeczy nie ma odwrotu. Krótko mówiąc, jedyny dalszy scenariusz, który ja bym tutaj dla nich przewidywał, to jest udawać, że ich nie ma. Czyli w pewnym momencie zniknąć, pozwolić tej sytuacji się jakoś... Rozwinąć. Tak, odbyć. Czyli ta sytuacja się zadzieje, to wszystko się stanie, tylko że w tym momencie jeden naród może poczuć swoją siłę i tym narodem będzie naród amerykański. I w tym kontekście jak gdyby zwracam szczególną uwagę na tą liczbę samochodów. Właśnie pokazuje film z przebiegu tego konwoju. Tak, no więc jeżeli... Nowy Meksyk, tam jest, z Nowego Meksyku podążają, tam jeszcze zima, a tu są obrazki z Teksasu. No i po pierwsze, to są obrazki, które
tym razem będą się przebijały przez internet. CNN tego nie zamarzy i to niestety bije w sam środek czoła czy mózgu tak zwanych zwolenników Bidena, dlatego że ci ludzie ulegli temu samemu niemalże amokowi, jak w Polsce zwolennicy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Znaczy, ja nie gloryfikuję, broń Boże, PiSu, żeby nikt niczego nie przyjmował. Wiemy, tak. To jest pomiędzy dżumą i cholerą. Tak jest. I obydwaj mamy ten sam pogląd. Natomiast po raz pierwszy ten mechanizm psychomanipulacji i takiego zachwytu nad samymi sobą i nad byciem niby inteligencją, czy tam niby Europejczykami, czy niby nie wiadomo jeszcze kim, no to po raz pierwszy to przećwiczono na zwolennikach Platformy Obywatelskiej w Polsce. Dokładnie ten sam wzór przećwiczono na zwolennikach Partii Demokratycznej, chcąc za wszelką cenę obalić Trumpa. No i dokładnie to samo podzielono naród amerykański na dwa plemiona, z których jedno plemię miało być rzekomo wykształcone, to są ci zwolennicy Bidena, wykształcone i światowe, a drugie ciemne, zaściankowe i niestety patriotyczne, i to są zwolennicy Trumpa. No ale w tej chwili te obrazki mogą przewracać światopogląd sporej ilości, że tak powiem, tak zwanych, no niestety użyję tej nazwy, sporej ilości półinteligentów. Znaczy, ja mam szacunek do ludzi prostych, którzy żyją dniem codziennym i tak dalej, nie mają żadnych ambicji i oni w takich sytuacjach się nie gubią. I mam oczywiście szacunek dla wiedzy, czyli dla ludzi wyedukowanych naprawdę, znaczy, których wiedza jest prawdziwa, pogłębiona, z którymi dyskusja robi się pogłębiona i tak dalej. Natomiast najłatwiej manipuluje się półinteligencją, a jeszcze łatwiej ćwierćinteligencją, bo to są ludzie, którzy trochę wiedzą, ale niczego ze sobą nie wiążą, mają olbrzymi problem z logicznym rozumowaniem. No i to oczywiście, że na ten numer wszelkich socjotechnik najłatwiej łapie się półinteligencja i ćwierćinteligencja, no to oni tego nie wiedzą, no bo nie są w stanie po przeczytaniu, no bo oczywiście są to ludzie, którzy jakieś tam książki czytają i tak dalej, ale to, że nie łączą kropek i mają olbrzymie problemy z logicznym rozumowaniem, no to tego nie wiedzą. I nie są w stanie, no bo później, jak się okazuje, ci sami ludzie biegną się szczepić, ci sami ludzie reagują na każde warknięcie propagandy, dosłownie jak wytresowana armia, czyli okazuje się, że mają jakąś naturalną skłonność do ulegania psychomanipulacji i wszelkim socjotechnikom, zwłaszcza tym płynącym z mediów głównego nurtu. Tak, nie wiadomo, jest dlaczego... spora część ludzi. No niestety tak, ale oni są jak gdyby najbardziej skaleczeni i przez nich w jakimś sensie, przez to, że mają takie problemy z logicznym rozumowaniem, ta sytuacja trwa już tak długo, znaczy trwa lata, a oni się ciągle nie budzą, ciągle żyją w jakimś matryksie, w tej chwili na pewno czekają na światłe decyzje Brukseli, Waszyngtonu i Donalda Tuska. No i tak mogą sobie nie wiem jak długo czekać. Natomiast sytuacja wygląda tak jak wygląda, to znaczy Joe Biden wykonał ruchy skrajnie irracjonalne, czy wręcz absurdalne, a już zwłaszcza z punktu widzenia, no nie wiem, stawiania Ameryki na nogi, znaczy mówię odbudowy gospodarczej Ameryki, odbudowy jakiegoś życia socjalnego, społecznego i tak dalej. No przecież nie można takich rzeczy łączyć ze sobą. To samo, przypomnę, tylko robiła Angela Merkel, to samo chce robić pani von der Leyen. No i widać wyraźnie, że są to ludzie jak gdyby z tego samego koszyka, i widać w tym rękę tego samego sprawcy, to znaczy czynnik wydający im polecenia jest ten sam, bo oni wszyscy robią rzeczy absurdalne i argumentują to w sposób absurdalny, kompletnie irracjonalny. Tak, to szczególnie było widać po wczorajszym wystąpieniu rzeczniczki prasowej Białego Domu,
która powiedziała, że tak naprawdę to Biały Dom oczekuje spokoju po to, żeby wnieść odpowiednie ustawy, które by regulowały sytuację na granicy i pozwoliłyby pracować Straży Granicznej zgodnie z prawem. No ale ta praca zgodna z prawem polega na tym, że przecina się te druty kolczaste, które teraz tam widzisz za mną, po to, żeby nielegalni imigranci mogli swobodnie wejść do kraju. Więc nie ma w tym żadnej racjonalności, prawda? Natomiast mam do ciebie takie pytanie. Skoro ten ślad prawdopodobnie prowadzi do karteli narkotykowych, bo to jest dla nich w tej chwili doskonała okazja do zrobienia dużego biznesu na tym. Wyobraź sobie, że za przekroczenie jednego nielegalnego imigranta kartele biorą pomiędzy 5 a 15 tysięcy dolarów za jednego. Pomnożywszy to przez liczbę spotkań chociażby tylko, a nie już wszystkich nielegalnych, no to mamy olbrzymie kwoty. To jest biznes. Czy ten biznes prowadzi nas do Chin, tak jak twierdzi senator, kongresmen Gonzalez? Czy bestia jest w Chinach? Powiem szczerze, wątpię. Dlatego, że jak rozmawialiśmy wcześniej o tej sytuacji, to podane było inne źródło organizacji i finansowania tego, mianowicie agendy ONZ-u. I teraz należałoby sprawdzić, no jest w ideologii takich ludzi jak Biden, czy tej partii, a było, mówię, w tej ideologii, no, swobodny ruch nielegalnych imigrantów w dowolną stronę. I teraz jeżeli się wygłasza tego, no, co oczywiście przetłumaczono tym ludziom nie bardzo rozumiejącym sytuację względami humanitarnymi, w tym sensie nierozumiejących, że Stany Zjednoczone, podobnie jak Europa Zachodnia, nie są w stanie przyjąć na pstryknięcie palcem powiedzmy 5 miliardów ludzi i jeszcze zachowując jakiś tam spokój społeczny i względny dobrobyt. Po prostu nie da się tych rzeczy połączyć, więc albo jedno, albo drugie, albo się pomaga w sposób mądry, z takim namysłem, ale nie burząc spokoju społecznego, albo wysadza się wszystko w powietrze i zamienia się to w ruinę. I teraz, jeżeli w ideologii Bidena, a wyraźnie po decyzjach administracji Bidena widać, że oni chcieli tych imigrantów przepuszczać, no to trzeba by znowu zadać sobie pytanie, czy kartele narkotykowe były w stanie przekupić administrację waszyngtońską. Gdyby były w stanie, wówczas następne pytanie dotyczy służb bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, to znaczy dlaczego na taką sytuację nie reagują, no bo jest ewidentne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, kartele narkotykowe zaczynają zarządzać Waszyngtonem, wówczas wszystkie służby amerykańskie powinny stanąć na baczność i ta pani, która się powoływała na prawo, powinna być jako pierwsza aresztowana z powołaniem się na prawo. Znaczy wówczas zrozumiałaby, co to znaczy egzekucja prawa. No, w momencie, gdyby zapięto ją i jej pryncypała, czyli Joe Bidena, w kajdanki i zaczęto pytać o rozmaite rozdziały w ich życiu, i rozmaite fragmenty w ich laptopach, bądź w laptopach ich synów, pod tytułem, co to miało znaczyć, z kim to było powiązanie i do czego to miało mniej więcej, znaczy dlaczego się wiązaliście ze światem przestępczym aż tak głęboko i do czego to miało prowadzić. No. Ale być może te aresztowania nas jeszcze czekają. I mówię w tym sensie, że zarówno zwolennicy Platformy Obywatelskiej, jak i zwolennicy Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych być może powinni się doczekać takich aresztowań i soczystych rozpraw sądowych, żeby wreszcie wrócić na ziemię i zobaczyć, jaki był podkład tego szaleństwa. Więc jak to szaleństwo się zaczęło, kiedy, gdzie, w jaki sposób i dlaczego to się tak mocno wiązało. Wracając do Chin, dopóki nie ma twardych faktów, stoję na gruncie czegoś takiego, żeby ostrożnie jak gdyby oceniać sytuację, jeżeli chodzi o Chiny. Krótko mówiąc, wydaje mi się bardzo mało prawdopodobnym, żeby tym miejscem ucieczki bestii, czyli dekompozycja Stanów Zjednoczonych, bo bestia ucieknie do Chin,
Ale powiem, bardzo w to wątpię i nie wiem, czy ktoś postawi taką tezę. No bo wówczas nie mielibyśmy tej historii z Tajwanem. Wówczas prawdopodobnie deal na styku Pekin-Bestia byłby dokonany, Tajwan byłby już w rękach chińskich i tak dalej, ale nic takiego się nie dzieje. W związku z tym, jak gdyby z tej i z wielu innych przesłanek, przecież Bestia zakłóciła, czyli ten czynnik sprawczy na Zachodzie, zakłóciła Chinom cały ten projekt jedwabnego szlaku i dwóch nitek jedwabnego szlaku. Tych zakłóceń było dużo. W związku z tym powiem tak, nie wierzę w to, żeby tym czynnikiem sprawczym były Chiny. Raczej bardziej logiczne, wydaje mi się, że Chiny w jakimś sensie wracają do filozofii Sun Tzu, to znaczy, która podstawowe takie jak gdyby twierdzenie, podstawowa teza, siądź nad brzegiem rzeki, która przyniesie prędzej czy później trupa twojego wroga. I moim zdaniem Chińczycy siedzą nad brzegiem rzeki, obserwują tą burzliwą rzekę, którą to nie oni burzą i spokojnie czekają na rozwój wypadków, dlatego że oni mają na tyle mocną gospodarkę i na tyle poukładane sprawy, jak gdyby ich sprawy idą z punktu widzenia chińskiego, może nie chińskiego społeczeństwa, ale państwa chińskiego, idą dobrze, znaczy państwo chińskie wcale się nie osłabia i faktycznie mogą czekać, dlatego że cała ta ideologia Brukseli i Waszyngtonu zmierza do kompletnej demolki Zachodu. Natomiast to, co robi w tej chwili Teksas, jawi się jako pewna nadzieja na odruch racjonalny w zachodnim społeczeństwie. Więc jeżeli taki odruch racjonalny, powrotu do rozumu, jeżeli taki odruch racjonalny rodzi się w Teksasie, super, taki odruch racjonalny rodzi się w tej chwili na przykład we Francji w postaci tych protestów farmerów. Tak, ale protestują też farmerzy niemieccy i tam również zbiera się pewna masa krytyczna. Mówię o ludziach ciężko pracujących i zdrowo myślących, którzy jeszcze stanowią pewne odłamy klasy średniej, którą no wyraźnie ta ideologia bestii próbowała zniszczyć, znaczy całkowicie unicestwić. I do tego zmierzają te wszystkie wystąpienia pani van der Leyen. W związku z tym, jeżeli politycy polscy będą się w dalszym ciągu powoływali na panią van der Leyen, czy na tych swoich mocodawców, jak im się wydaje, z Brukseli, no to niestety nie będą dobrze recenzowani, no bo będą się powoływali na środowiska skrajnie irracjonalne, zmierzające do dekompozycji Zachodu. No i tak patrzę w tej chwili na Platformę Obywatelską, ale w ten sam sposób patrzyliśmy wcześniej na PiS, no, który ewidentnie wykonywał polecenia no, tych ludzi, którzy zmierzali do demolki. No. I zero reakcji takiej, żeby się temu przeciwstawić. Zero reakcji, która świadczyłaby o przynajmniej chęci suwerenności jakiejś na miastce. Natomiast to, o czym rozmawialiśmy, bym do tego bardzo ciekawego wątku wrócił, to znaczy, że w konwoju są oficerowie. Czy mógłbyś ten wątek tak opowiedzieć? Mhm. Tak. To było bardzo, słuchajcie, tak. No, właśnie pokazuję część konwoju. Dzisiaj zobaczyłem nagranie, wywiad, który zresztą był umieszczony na stronie US Immigration. Na oficjalnej stronie tego Urzędu Imigracji, wywiad z jednym z członków tego konwoju, właściwie współorganizatorem, który opowiadał o tym, że służby, byli oficerowie różnego rodzaju służb mundurowych, w tym policji, wojska, jak również FBI, zaznaczam, byli oficerowie, znaczy oficerowie, ale byli aktywni, włączyli się do tego konwoju dla jego ochrony. To jest ich twierdzenie.
nie dociekłem do tego, kto jest organizatorem, czy jest to jakaś organizacja, no bo wiesz, konwój nie powstaje od tak sobie, nie? Przyjechało kilku panów i za nimi ciągną inni. Musiała gdzieś być zbiórka, musiała gdzieś być informacja o tym, strona internetowa, jakiś telegram, Facebook czy coś takiego. Ja do tych źródeł nie dotarłem, nie znalazłem takich źródeł, więc podejrzewam, że musiała inspiracja pójść gdzieś jakimiś innymi kanałami. Domyślam się, że prawdopodobnie mają swoje kanały, ci byli oficerowie, w których mogli się skrzyknąć, a potem zaprosić zwykłych obywateli do tego konwoju. To jest mój punkt widzenia na to, że tak się to wydarzyło. Znaczy, mnie się ta interpretacja podoba. I muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia i z moich doświadczeń prywatnych wcale nie jest nieprawdopodobne, wbrew pozorom, że ludzie służb przechodzą na dobrą stronę. I no, przeżyłem różne rzeczy. Mówię również o swoich doświadczeniach z komunizmu. Krótko mówiąc, w pewnym momencie, w każdym, może nie w każdym, ale w niektórych funkcjonariuszach budzi się człowiek i gdyby nie pomoc z ich strony, to prawdopodobnie mnie by już nie było. Więc te sytuacje, które pamiętam, to jest takie, że zawsze, w zasadzie zawsze, bo chciałem powiedzieć prawie zawsze, ale tak jak sobie przypominam, zawsze, prędzej czy później, po tak zwanej drugiej stronie trafiałem na osoby, które... Ludzie. Słucham? Tam są też dobrzy ludzie. Tak, którzy bardzo chcieli mi pomóc i pomagali, i to w różnych sytuacjach. I o tym po raz pierwszy napisałem w Kurde Furkę 20 lat temu, a dzisiaj mówię to po raz pierwszy publicznie. Tak, tacy ludzie się zdarzali i dla mnie to było coś niesamowitego i świadczyło o tym, że ludźmi aż tak łatwo się nie steruje. Dlatego, że w pewnym momencie w człowieku coś się rodzi, coś się budzi, a pewne skojarzenie i to nie jest tak, że bestia może swoje rozkazy, czy pani van der Leyen, swoje satanistyczne pomysły. Zobaczymy jeszcze, jak się będzie zachowywał pan Sienkiewicz, bo on na przykład nie potrafi mu zapomnieć tej rozprawy kiedyś swojego czasu z kibicami piłkarskimi. Mam nadzieję, że kibice piłkarscy... Nie pamiętam. A ja pamiętam, on się rozprawiał z tymi rozmaitymi ekipami stadionowymi, które bardzo często no, prowadziły, jedyna rzecz, która była podejrzana, to integracja. Natomiast nigdy żadnego z tych kibiców nie skazano, a w każdym razie nie może nie żadnego, no to byli kibice, których skazano za przestępstwa, ale byli też tacy kibice, których trzymano w więzieniach, ale których nie potrafiono skazać za cokolwiek, więc jak można tych ludzi trzymać latami, a to się działo za rządów Tuska i za rządów takiego miłego pana jak pan Sienkiewicz, który prawdopodobnie ma się kojarzyć z Henrykiem Sienkiewiczem, ale na pewno z Henrykiem Sienkiewiczem nie ma nic wspólnego, więc jakie popisy da jeszcze tego typu towarzystwo, mówię, wykonując rozkazy rozmaitych typów satanistycznych, to jeszcze zobaczymy. Natomiast w służbach są różni ludzie. I w tej chwili no na pewno tą sytuacją nie będzie się tak łatwo sterowało ani Donaldowi Tuskowi, no właśnie, ani... To miało być moje pytanie do ciebie w kontekście Teksasu. Czy tą sytuacją z konwojem związaną da się sterować? Czy ktoś, twoim zdaniem, może wniknąć w to i zakłócić cały ten proces, żeby to wykorzystać potem? Znaczy, ja zakładam, że ta relacja, którą ty zdajesz, no bo to jest pierwsze założenie, że ta relacja jest prawdziwa. Krótko mówiąc, przy założeniu, że jest to relacja w tym sensie prawdziwa, że nie jest to manipulacja medialna, żeby zrobić taką stawkę, że nabierzemy pewnej nadziei, że coś się rodzi, po czym nastąpi spektakularne rozwalenie tego jakieś. Czyli, że wzbudzono nadzieję medialną, po czym następuje taki wielka zapaść. Ja zakładam, że stąd ta liczba 700 tysięcy samochodów, to mi przemawia, bo jeżeli ta liczba jest prawdziwa,
to dzieją się prawdziwe procesy społeczne. A jeżeli one się dzieją, to w ślad za tym idzie już pewna dynamika. I po tym, co oni zrobili w czasach tak zwanego, no może nie użyję tego słowa, podczas tej operacji socjotechnicznej lat 2022-2023, ale wiadomo, o jaką operację socjotechniczną chodzi. No i to, co oni zrobili, no niestety nie zostawia im w tej chwili zbyt dużego pola manewru. Znaczy, ruchy są czytelne, poziom manipulacji już dali popis, jak są w stanie manipulować. No i w tej chwili myślę, że odwrócenie tej sytuacji nie będzie takie proste. Czyli gdybym miał jakiś scenariusz rekomendować najbardziej prawdopodobny, najbardziej prawdopodobny, jeszcze podkreślę, nie oznacza pewny. Zawsze coś się może wymknąć spod kontroli i jakiś szalony dziadeczek może wydać polecenie na przykład pod tytułem niszczymy wszystko i dzieje się coś dalej nieracjonalnego, ale raczej zakładam, że tutaj zakończy się to w sposób racjonalny, a jedyny sposób racjonalny to jest położenie uszu po sobie przez Waszyngton. I jeżeli do tego dojdzie, przez administrację z Waszyngtonu, która nagle zacznie udawać, że w zasadzie zawsze tak chciała. Tu jeśli pozwolisz, to wejdę w słowo. Tak, widzimy to od 2 dni. Jakby krok do tyłu ze strony Białego Domu i narracja mówiąca o tym, że prawdziwe intencje rządu są takie, żeby uspokoić sytuację na granicy, w związku z czym prosimy drugą stronę, czyli republikanów, o przystąpienie do wspólnego stołu. Natomiast to jest dobry krok, okej, dobrze. Nie dobry, bo będzie tak, że oni zawsze chcieli umacniać tą granicę i w zasadzie oni chcieli tych zasieków, tylko nie bardzo wiadomo, dlaczego w pewnym momencie wydali inne polecenia, ale myślę, że to będzie ten ruch. Będą absolutnie kroczyć do tyłu. Natomiast zadam inne pytanie w tym kontekście, dlatego że drugie pytanie, które wisi nad Stanami Zjednoczonymi, bo to, że oni uspokoją sytuację w Teksasie, no to przyznam się, uważam za najbardziej prawdopodobne, bo nic innego im nie zostaje. Natomiast drugie pytanie jest, jak będzie przebiegała sytuacja do wyborów sytuacja związana z Trumpem. Dlatego, że w ślad za tą sytuacją też, że tak powiem, kroczy pytanie, kim tak naprawdę jest Donald Trump? Mówię, przynajmniej my w Polsce zadajemy sobie to pytanie. I to, kim on jest naprawdę, no w tej chwili ma bardzo dobrą retorykę, są to dobre wystąpienia i tak dalej, zarówno retorycznie, jak i co do kierunku, wszystko świetnie. Natomiast ma pytanie, dobre wyniki, jeśli chodzi o sondaże. Tak, no ale bo ma bardzo dobrą retorykę. Wszystko jest jak gdyby świetnie poukładane. Natomiast pierwsze pytanie, czy bestia pozwoli mu dojść żywym i sprawnym do wyborów? Po drugie, czy pozwoli mu przejść przez te wybory? No bo powtórka z tego, co działo się w roku 20. jesienią, no raczej myślę, że nie jest możliwa. Zgadza się, no w Stanach Zjednoczonych myślę, że jest inny klimat, że sfałszowanie wyborów na taką skalę i jak gdyby zranienie uczuć zdecydowanej większości Amerykanów, no raczej nie wchodzi w grę, więc bestia ma tutaj spętane ręce i jedyne, co im przyjdzie do głowy, no to jest oczywiście przekupstwo. W związku z tym będą próbowali prawdopodobnie tego Trumpa przekupić i Donald Trump stanie się być może najzamożniejszym człowiekiem na kuli ziemskiej. Ale to będzie właśnie pytanie, w tym momencie będzie pytanie, kim on jest tak naprawdę. No bo wówczas się okaże, czy dotrzyma słów, które wygłasza w stosunku do swoich wyborców. To pozwolisz, że dodam, nie odpowiem wprost na to pytanie, ale dodam tylko, że w ostatnich godzinach, czy też w ostatnich dniach
Donald Trump gromko zawołał: łączmy się razem, i poprosił gubernatorów stanów, które popierają Teksas, o wysłanie ich gwardii narodowych do Teksasu. I oto na jego wezwanie te gwardie narodowe podążyły w stronę Teksasu. Nie wiem, czy wszystkie stany, tego nie obserwuję, ale zostały wysłane do Teksasu na wsparcie Teksasu w obronie granicy. No więc wygląda na to, że Donald Trump woła, a inni odpowiadają. I świetnie, że zawołał. Ja mam nadzieję, ale na to mi wygląda, że on ma dobrych doradców wokół siebie, dlatego że tego typu zawołanie w takim momencie było zawołaniem racjonalnym. Ale wiesz co, ale też bardzo ryzykownym, bo pamiętam 2021 rok, 6 stycznia, to co się stało w Kongresie. To zawołanie dzisiaj może być bardzo ryzykowne. Gdyby doszło do stanu zapalnego, no to zostanie pierwszym oskarżonym o wywołanie tego stanu zapalnego. No tak, ale powiem tak. Moja kalkulacja jest taka, że było to racjonalne, dlatego że prawdopodobieństwo tego, że Waszyngton będzie musiał się cofnąć, było bardzo duże. Więc w bardzo dobrym momencie zmobilizował. No i ja powiem więcej, wywołuje dwa efekty. Jeden widoczny pod tytułem Waszyngton musi się cofnąć, a drugi u osób bardziej świadomych jest taki, że bestia musi się cofnąć. I teraz to z bestią to już jest sprawa dużo poważniejsza, no bo to obserwują tylko ci najbardziej świadomi oczywiście. Mówię o wyższych oficerach służb i tak dalej, no bo oni wiedzą, z czym. Mówię o stopniach bardzo wysokich. Oni wiedzą, z czym mamy do czynienia, z czym się mierzą. I teraz to cofnięcie się i takie zagranie bestii, no i zobaczcie, jacy jesteście tym dziadeczkom, zobaczcie, jacy jesteście malutcy. Niestety to pójdzie falą, to znaczy cały Zachód zobaczy, że to jest paru dziadeczków, no, którzy bardzo ostro przegięli, bardzo ostro. I moim zdaniem ta kalkulacja Trumpa, bo myślę, że za tym no, stał pewien namysł i jakaś narada, ale myślę, że kalkulacja Trumpa jest trafiona. Znaczy należało w tym momencie pstryknąć, czyli zrobić to, co my robimy tutaj w ramach projektu Salon Ludzi Wolnych. To znaczy pstrykamy tych dziadeczków w czoło i mówimy, no zobaczcie, jacy jesteście malutcy. Już aż tak wysoko nie podskoczycie. I teraz mówię to równocześnie, mając pełną świadomość, jak potwornymi zasobami dysponują no, te tak zwane dziadeczki. Niestety są to gigantyczne zasoby. W związku z tym to wszystko nie potoczy się tak prosto, bo tu w grę wchodzą również konkretne, bardzo konkretne potencjały. Tylko oni, jak gdyby wykonując te kolejne ruchy, zgadzając się na tą operację socjotechniczną i to globalną, przeprowadzaną jak próba generalna do czegoś, kiedy de facto upokorzyli w zasadzie wszystkie rządy na świecie, no to oni po zrobieniu czegoś takiego mają w tej chwili bardzo niewielkie pole manewru. Marku, dodajmy jeszcze kilka faktów do naszej rozmowy. Muszę dodać, że dla naszych widzów, że Teksas jest jedynym stanem wśród 51 stanów, który jest republiką. Nigdy nią nie przestał być. Kiedy zrezygnował ze swojej państwowości, zachował status republiki, ma specjalną konstytucję, która w razie trudnych sytuacji pozwala mu na odłączenie się od Unii. Drugi fakt. Teksas jest jedynym stanem, który posiada swój skarbiec. I ten skarbiec nie jest pusty. On jest wypełniany złotem. Trzeci fakt to fakt, że w zeszłym roku Teksas powołał do życia własną walutę. Ta waluta jest wprawdzie tylko w obrocie pomiędzy firmami, ale jest. Czy to są sygnały do tego, że Teksas ma jakiś plan wymknięcia się z Unii?
twoim zdaniem, czy też świadczy to o przezorności Teksasu na wypadek, kiedy ta Unia miałaby się rozsypać? I jedno, i drugie, moim zdaniem. Krótko mówiąc, imponuje mi taki sposób myślenia i taki sposób działania. I to jest dokładnie to, co powinien robić polski rząd, i to od wielu lat, czyli zapewnić sobie, to jest dokładnie ta ścieżka, utrzymując oczywiście obydwie ścieżki w grze, to znaczy zarówno ścieżkę tą federacyjną na terenie Unii Europejskiej, ale pod warunkiem, że jest to federacja, a nie taki zglajszachtowany kołchoz, i wyraźnie podkreślając różnicę, to znaczy sowieckiego kołchozu nie zaakceptujemy, ale federacja suwerennych państw, zwłaszcza suwerennych państw narodowych, tak. I Polska w tej chwili jak gdyby ma bardzo dobry przykład w Teksasie, dlatego ten kasus będzie bardzo bolesny dla bestii. Krótko mówiąc, bo on się rozlewa falą. Wszyscy widzą, co należy robić. Wszyscy widzą, że słuchanie pani von der Leyen, ja mówię w cudzysłowie oczywiście, bo nie chodzi mi o osobową von der Leyen, albo Angeli Merkel, czy tam kogoś innego w tej roli. To słuchanie takich ludzi znikąd wziętych do odgrywania określonych ról, to jest najgorsze, co polityk dzisiaj może zrobić. Dlatego, że rola tych wszystkich pacynek, tych wszystkich lalek na sznurku, kompletnie nic nieznaczących, absolutnie się skończyła. Jeżeli dlatego tak byłem zdegustowany tym, co robił Morawiecki, bo to już przecież było widać, że to wszystko pada, że to jest irracjonalne, a ten dalej jak muł ciągnął do tej Brukseli. Teraz jeżeli to samo powtórzy ten Tusk z tym całym Sienkiewiczem, no to przyznam się, no Polacy powinni zawyć, no bo jak, co, chcecie zniszczyć rolnictwo, chcecie zniszczyć przedsiębiorców już do końca, a później chcecie uciekać. Przecież Tusku, Donaldzie, już raz uciekałeś, to jeszcze raz chcesz, a może za drugim razem ci to nie wyjdzie. Więc niestety z tymi polskimi politykami, zwłaszcza tymi na stanowiskach, trzeba jak gdyby rozmawiać językiem prawdziwym. Oni nie mogą czuć się, że są zawieszeni w jakiejś bańce, że wystarczy sobie tam zorganizować taki sejm, w którym nikt nie ma nic do powiedzenia, bo zarządza tym kilka osób, tym całym towarzystwem, i generalnie to do niczego nie prowadzi. Muszą zrozumieć, że są pod ciśnieniem normalnie funkcjonującego społeczeństwa, a za chwilę to ciśnienie przecież się wytworzy. Marku, zatem mam dwa następne pytania. Czy twoim zdaniem Teksas może być przykładem dla Polski, dla Polaków? I drugie pytanie związane z tym, czy Polacy są zdolni zauważyć to, co się dzieje w Teksasie i wykorzystać to dla dobra Polski? Więc najgorzej jest z tym, czy może być przykładem, to jest oczywista odpowiedź. Oczywiście, że może. Natomiast czy Polacy są zdolni zauważyć, to na to pytanie odpowiedź jest bardzo złożona. Dlatego, że no, chcę być delikatny, ale na dzisiaj społeczeństwo jest, jakby to powiedzieć, w złej kondycji. Krótko mówiąc, społeczeństwo ma prawo oczywiście się nie interesować polityką, znaczy społeczeństwo się interesuje polityką, ale na tym poziomie, bym powiedział, socjotechnik, to znaczy, że wymienia sobie plotki, sensacje, jakieś tam zdarzenia bieżące, które nie mają żadnego znaczenia. Natomiast ma znaczenie faktycznie ta sytuacja w Teksasie. Miało znaczenie na pewno ta demonstracja medialna, jeżeli chodzi o grupę Chabad-Lubavitch, taka ciekawe coś się pokazało, moim zdaniem miało znaczenie, bo opowiadało o pewnych strategiach bestii, która sobie czyściła. Ale czy to się wymsknęło przez przypadek? Zdecydowanie nie. Moja interpretacja tego zdarzenia jest taka, że była to
przygotowana wcześniej i skwapliwie prowokacja, i że był to pstryczek w nos wewnątrz żydowskiej konkurencji. Krótko mówiąc, tam doszło do takiego szybkiej wymiany ciosów, uderzeń, po której ta grupa Chabad Lubavitch miała spuścić stopę, tak, albo zauważyć, że nie jest tak mocna, jak im się wydaje. Ale podobnie należało uważnie się przyjrzeć tym sygnałom w Davos, dlatego że były to sygnały, albo dużo na to wskazuje, że część z tych sygnałów to były rzeczy ustawione, czyli że bestia poczuła się w obowiązku wpuścić równoległy ton narracyjny, ale jednak poczuła się w obowiązku. To oznacza jednak krok w tył. No bo wcześniej prezentowali taką postawę pod tytułem nasza prawda i żadnej innej nie ma i jak gdyby zmiażdżymy wszelki opór. A tu nagle się okazuje, że okej, dochodzi do głosów przeciwnych, więc to jest sygnał, że bestia zdaje sobie sprawę z tego, jak wąskie ma w tej chwili pole manewru, natomiast nie zdaje sobie sprawy z tego, że sama to sobie zorganizowała, znaczy tymi ręcami. Myślisz, że nie zdaje sobie z tego sprawy? Że sami to zrobili? Myślę, że ktoś mi kiedyś opowiadał o irracjonalności tego świata i nawet tego typu gremia, myślę, że ulegają takiej irracjonalności. To znaczy, jak rozmawiali o biznesie, no bo myślę, że tą operację socjotechniczną widzieli w kategoriach gigantycznego biznesu, no, który się nigdy nie kończy. No to klepnęli biznes. No dobra, róbmy taki biznes. Ale równocześnie ujawnili tyle rzeczy na swój temat, mówię, i upokorzyli wszystkie rządy na świecie, że w sposób oczywisty wywołali kontrę. A jeszcze jak do tego dodali tą wojnę na Ukrainie, dlatego że to znowu było przygotowywane przez bestię, ta Rosja była prowokowana, zachęcana i tak dalej do tego wejścia, więc była to część jakiegoś scenariusza, więc oni, to samo dotyczy tego wejścia do Palestyny, i na co znowu była zgoda, żeby wykonać takie tego typu operacje, no, nazwijmy to operacje, ale to się kończy tym, że oni nie są w stanie takiej operacji zakończyć. Mówię na przykład w tym momencie, nie wiem, unicestwić Palestyńczyków, no bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego. W związku z tym oni chyba sami nie wiedzą, jak takie operacje kończyć, no bo łatwo jest zacząć, ale pytanie, w jaki sposób zamierzacie to zakończyć, no bo tam ci ludzie mieszkają. No, była taka nadzieja, że zakończy to Międzynarodowy Trybunał, który miał na wokandzie sprawę, którą wniosła Republika Południowej Afryki przeciwko Izraelowi i został wydany wyrok. No, ale wyrok nie jest realizowany. No, ale to jest jak gdyby bardzo dobry ruch w dobrą stronę. I stąd był ten mój komentarz dotyczący Chin, to znaczy tego spokojnego przypatrywania się sytuacji, bo Zachód sam sobie podkłada nogę, no przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Sam siebie unicestwia. No i w tej chwili myślę, że bardzo silnie będą, ale również w Polsce w końcu, dojdą do głosu wszystkie te siły, elementy, które podają tropy racjonalne, to znaczy, żeby wrócić, odejść od, powiem tak metaforycznie, odejść od samochodów elektrycznych, odejść od pewnych bzdur wciskanych od ochrony klimatu i pewnych bzdur wciskanych prostym ludziom na wcisk, wrócić do spokojnej gospodarki, kiedy się wybiera lepszą technologię i kiedy rynek wybiera tą lepszą technologię, ewentualnie pewne urzędy regulacyjne, ale nie takie, które oszaleją i likwidują całe branże. W taki sposób, jak likwidowano całe branże w Polsce. Więc o tej likwidacji branż warto mówić, o tym ogłupieniu dzisiejszych polityków pewnymi ideologiami absurdalnymi, absolutnie nie mieszczącymi się w żadnych kanonach, warto mówić, bo to pokazuje, że po prostu należy tych ludzi wymienić na fachowców,
którzy zaczną mówić językiem fachowym, co warto, a czego nie warto, zamiast zasłaniać się takimi, jakby to powiedzieć, uczniami z ostatnich ławek. Mówię o tych wszystkich politykach, no, którzy nawet nie zdają sobie sprawy ze szkodliwości tego, co robią. No, po prostu są w ten sposób tak głęboko oderwani od rzeczywistości, że mogą zlikwidować wszystko, zostawić pustynię i dalej są przekonani, że są pożyteczni. Marku, mam zatem ostatnie pytanie w dzisiejszej audycji do ciebie. Czy twoim zdaniem to, co dzieje się w Teksasie i to, co dzieje się w Europie, może być taką oznaką cofania się i słabości bestii? Powiedziałbym tak, słabości na pewno nie, dlatego że bestia ma tak potężne zasoby, że obiektywnie na to patrząc, no jeszcze długo nie będzie słaba. I bestia materialnie na to patrząc jest bardzo mocna, bardzo. Bestia tylko, no niestety muszę to powiedzieć, zagubiła się intelektualnie, czyli zaplątała się we własne nogi. I teraz albo, bo wszystko robi tymi ręcami, jak gdyby ta ilość strategii sprzecznych, które zostały uruchomione w tym samym czasie, jest tak nieprawdopodobna, no, że tego nie byłby w stanie de facto nikt wymyślić. To jest taki scenariusz wymarzony dla przeciwnika bestii i to jest scenariusz wymarzony dla przeciwnika na przykład Stanów Zjednoczonych, no bo jak gdyby przeciwnik im się rozkłada sam od środka. No. Już niczego więcej nie można sobie wymarzyć. Natomiast czy to jest oznaka wycofywania się? Jeszcze nie. Natomiast może być taki moment, w którym ludzie, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, poczują ulgę. I dopiero ta ulga będzie znakiem, że coś zaczyna się zmieniać. Czy bestia może z tego scenariusza wyjść w miarę cało, znaczy z tego, co sama sobie zaplątała? Absolutnie tak. Pod jednym warunkiem, że zrozumie i przeanalizuje wszystkie swoje błędy i wszystkie jak gdyby takie historie, które już de facto stały się archaiczne, bo oni w międzyczasie stali się też archaiczni. No tak. Społeczeństwo, zdecydowanie. Zgadza się, no przecież jak można ciągnąć pewne ideologie, no załóżmy, że 500 lat, ale tak naprawdę być może ciągną ideologie sformułowane 2000 lat temu, czy tam jeszcze wcześniej. Wszystko na to wygląda, tak. A bardzo wiele na to wskazuje, więc to już jest przegięcie i oni sami powinni, zwłaszcza ci wśród nich wykształceni, a tam są przecież tacy ludzie, powinni wiedzieć, że to jest archaiczne, to tak funkcjonować nie może, no, nie zarządza się tak wielkimi zasobami i nie zarządza się tak poważnymi rzeczami, a w sposób, bym powiedział, no, tak infantylny, tak niepoważny. Więc no, mówię o tych socjotechnikach, które są widoczne. Przyszło mi w tej chwili na myśl, wiesz, taka myśl do głowy, być może, że dlatego, że bestia nie daje sobie rady z tak wielkimi zasobami, no to próbuje sobie te zasoby uszczuplić, żeby było łatwiej zarządzać. No to powiem, no to trzeba by faktycznie w tym momencie, gdyby to była narada z udziałem tych panów z bestii, no to trzeba by ich faktycznie w tym momencie pochwalić, że bardzo racjonalizują swoje położenie przez uszczuplanie własnych zasobów. Tak? I to takie dynamiczne uszczuplanie. Z tym pozostańmy, Marku. Ja myślę, że powinniśmy tutaj zadać takie pytanie, na które widzowie chyba sobie sami powinni odpowiedzieć. Co można zrobić, aby plany bestii się nie powiodły? Ty w trakcie audycji o tym powiedziałeś, aktywność ludzi, a resztę pozostawmy do odpowiedzi naszym widzom.
Może z taką małą podpowiedzią, że aktywność połączoną ze świadomością. I ten projekt Salon Ludzi Wolnych no generalnie zmierza w tą stronę, to znaczy, żeby ci, którzy zechcą z tym projektem jakoś przebywać i czasami się zapoznać, czasami wysłuchać, no to co uzyskają, to pewna świadomość i powiem i uśmiech. To znaczy zamiast tego stanu ciągłego przerażenia, no bo przerażenie bardzo często wynika, no już nie chcę mówić, ale z pewnej pracy internetu i z pewnych jak gdyby mechanizmów, które rządzą internetem, więc te informacje smutne czy informacje przerażające po prostu bardzo dobrze się sprzedają, mają potężną oglądalność. Natomiast taki uśmiechnięty człowiek w internecie mówi, a wojna, no, nie zawracajcie sobie głowy, a tam bomba atomowa. Co tak, musimy no pamiętać, że strach jest największym kłamcą, a jeśli odkryjemy no to kłamstwo, to zostaje nam tylko uśmiech. No przecież. I teraz, więc, ale niestety to powoduje, że będzie nam spadała oglądalność, no bo nie przerażamy, nie dostarczamy tego narkotyku. Wolałbym, aby tak się stało, żeby oglądalność spadła i zapanował spokój na świecie. I uśmiech. I uśmiech. Dokładnie. Marku, dziękuję Ci za udział w audycji. Mam taką cichą nadzieję, że jeśli oczywiście będziesz miał na to czas, że będziemy wracać do takich tematów bieżących i spotykać się częściej na antenie u mnie. Z ogromną przyjemnością. Bardzo, bardzo dziękuję. Ci dziękuję. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Cześć. Wszystkiego dobrego. Dzięki.